and the stomach as it's flow. All without conformity, nipping at your nose. Some critic. Cześć, nowy odcinek kanału Muzyka na Widelcu. Długo zastanawiałem się, co nagrać, bo szczerze nie miałem kompletnie pomysłu. No tak się czasami zdarza, że po fali weny przychodzi odpływ. Odpływ emocji, odpływ chęci i no, termin nagli. Słuchacze czekają, a nie ma materiału na odcinek, nie ma w ogóle pomysłu, co w tym odcinku zawrzeć. No ale nagle przyszło olśnienie, bo kilka dni temu odświeżyłem sobie Primus i o, mówię, kurde, czemu nie Primus? No i jest Primus Sailing the Seas of Cheese, także zapraszam na serowe szanty. Druga płyta grupy Primus, wydana w 1991 roku. Od razu przyznaję się, że nie jestem fanem, nie jestem maniakiem Primus, więc wybaczcie maniacy i fani Primus, że możliwe, że coś pominę, że czegoś nie poruszę, że jakiś wątek umknie mej uwadze. Nie jest to celowe. Zespół założył Les Claypool, facet, który umiejętnościami gry na basie no jest wyżej niż przeciętny. Gość, rocznik 63, także jeszcze młody facet. Jest znany jako założyciel właśnie zespołu Primus, jako lider, jako autor piosenek, jako właśnie basista. Dzisiaj oczywiście jest jedynym z oryginalnego składu grupy Primus. Tworzy również inne projekty, jak na przykład taka supergrupa Oysterhead. Sailing the Seas of Cheese nie od razu mnie chwyciła, zresztą do dzisiaj, co słucham tej płyty, mam takie wrażenie, że jeszcze jej do końca nie rozumiem, bo natłok dźwięków jest dość mocny i mimo wszystko nie jest to prosta muzyka. Sądząc po zabawnej okładce, można by było się spodziewać dźwięków lekkich, łatwych i przyjemnych, no ale właśnie nie. Primus jest takim alternatywnym metalem, funk metalem, ale nie stronię tutaj muzycy od dźwięków flirtujących na przykład z takimi tematami jak Rush kanadyjski, czy też nie pozbawiają tej muzyki humoru. Humoru jest bardzo dużo, to jest w większości taki styl, jaki miał chociażby Frank Zappa, także już można sobie poniekąd pomyśleć, z czym ma się do czynienia i być odpowiednio gotowym na dawkę muzyki, jaką przynosi Primus na swojej drugiej płycie. We'll be right back.
Jeśli chodzi o skład Primus na tej płycie, to naturalnie Les Claypool, wspomniany już basista, wokalista, sięga również po klarnet. Gra również na różnego rodzaju gitarach basowych, kontrabasach, także do wyboru, do koloru. Gitarzystą na tej płycie jest Larry Lalonde, w bębny natomiast tłucze Tim Alexander. Trzeba odnotować, że znakomitym gościem na tym albumie w utworze Tommy the Cat występuje sam Tom Waits. Zresztą Les Claypool często pisał takie zabawne historie, fikcyjne postacie w nich umieszczał właśnie wzorem nagrań Toma Waitsa, więc siłą rzeczy no, był on tutaj odpowiednią postacią na odpowiednim miejscu, żeby wykonać ten jeden z no, bardziej rozpoznawalnych, myślę, utworów grup. Jeśli chodzi o muzykę, to mamy bardzo gęste podkłady basowe. Jakoś to nie może dziwić, skoro liderem jest wszechstronny basista. Jest sporo odniesień do funku, nawet do heavy metalu, ale głównie dużo dzieje się na podkładzie niskich tonów. Sporo też wywija Tim Alexander na perkusji. Primus dużo się dzieje, jest zawsze coś w tych dźwiękach świeżego, nowego. Jest sporo przestrzeni, ale też jest ta płyta dość zbita ze sobą. Dźwięki nie są jakieś rozwleczone, nie są jakieś sobie amuzą. Wszystko jest poukładane, więc można powiedzieć, że Primus troszeczkę tym szkolnym torem jako Prymus chce, żeby tutaj wszystko miało ręce i nogi, żeby to matematycznie, intelektualnie ta muzyka była najwyższych lotów. Ciężko też do tej muzyki podchodzić tak na luzie, trzeba się do tego troszeczkę przygotować. Ja poznałem tą płytę dosyć dawno i nie do końca mi to przypasowało. Od czasu do czasu do niej wracam, no i za każdym razem jest trochę lżej, trochę inaczej. Myślę, że też słuchanie tej muzyki czym częściej, tym łatwiej. Ona się staje bardziej przystępna, ta płyta po iluś tam odsłuchach za pierwszym razem. Nie gwarantuję, że to wejdzie. Ale warto dawać jej szansę, bo to nie tylko sprawnie, technicznie zagrana płyta, ale duża doza humoru, no i fajne pomysły. Może być swoistą odskocznią od czego tam kto chce. Jak najbardziej. Rzecz wcale nie przynosząca wstydu. Jeszcze taka ciekawostka dotycząca samego Claypoola. Był on kolegą szkolnym Kirka Hammetta z Metallica. Po latach spotkali się znowu, kiedy zginął w wypadku Cliff Burton. Claypool brał udział w przesłuchaniach do Metallica, ale niestety Hetfield powiedział, że facet jest za dobry i powinien zająć się swoimi
sprawami. No, poniekąd komplement. Myślę, że dobrze się stało, że Les Claypool założył swoje zespoły, swój Primus i realizuje swoje zwariowane pomysły, bo mimo wszystko w metalice chłop mógłby po prostu się stłamsić tymi, no, jednak szczelnymi ramami gatunku. Dzięki za obejrzenie materiału, bardzo się cieszę, że jesteście. Zapraszam na kolejne odcinki, subskrybujcie, udostępniajcie materiał, polecajcie kanał, komu chcecie. Jeśli ktoś miałby ochotę wspomóc, również jest link, można sobie kliknąć. Dziękuję raz jeszcze, wszystkiego dobrego życzę, trzymajcie się, no i zapraszam na kolejne odcinki. Hej!